Z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie rozszerzało się i rozsławiało. Podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do Was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca Wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Nakazujemy Wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem, gdy byliśmy u Was, nakazywaliśmy Wam tak, kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród Was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy, i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze. Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie naznaczcie, i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie. A sam pan pokoju, niech was obdarza pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan, niech będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie ręką moją, Pawła. Ten znak jest w każdym liście. Tak pisze. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Z wami wszystkimi.